Thank you.
dziś o ciebie kilka słów. Chociaż wiem, nie dojdą pewnie znów. Piszę stąd do ciebie ten ostatni raz. Żegnaj już, kochanie, na mnie czas. Nocy wciąż się same miewam sny. Piękną panną młodą jesteś nich. Syny pewnie urósł za mnie, przytul go. Teraz jeszcze trudniej odejść stąd. Każą nam wysiadać, co już tu. Ten brzozowy lasek to mój grób. Jeszcze tylko wesnę jeden raz. Jeszcze myśl ostatnią. Kocham was. Stanowiły punkty orientacyjne dla życia społecznego i kulturalnego miasta. Przed wybuchem II wojny światowej Warszawa często była nazywana Paryżem Północy ze względu na swój wyjątkowy przedwojenny urok. Warszawskie ulice stolicy tętniły życiem, a architektura odzwierciedlała bogatą historię i kulturę miasta. Emanowała blaskiem porównywalnym do słynnego Paryża. Była symbolem rozkwitu kultury, architektury. W sercu Polski, tuż przed największym konfliktem zbrojnym w historii ludzkości, rozciągała się metropolia pełna przepychu, gdzie każdy zakątek miał swoją niepowtarzalną historię. Czy czuję?
sobie nauczą się empatii i dowiedzą, że coś takiego jak wojna istnieje. Ponieważ istnieje i błędem jest to przed dziećmi ukrywać. Nasz dom. Wygnali nam nas
powinien w naszą ziemię umieć znieść o pokój, Panie nasz. Błagamy Cię. Amerykanie i Polacy mają taką odpowiedzialność, by chronić i walczyć o nasze ideały, prawo do życia w wolności i poszukiwaniu szczęścia. Rzeczpospolita Polska i Stany Zjednoczone Ameryki są oddalone od siebie o wiele tysięcy kilometrów. Położone na innych kontynentach, mają różne języki i kultury. Łączy je jednak znamienna cecha. Oba państwa cenią wolność i pokój. Szanowni Państwo, przed rozpoczęciem tej wspaniałej uroczystości rozdaliśmy Państwu teksty. Chcielibyśmy teraz wzorem tego, co dzieje się w Warszawie, abyśmy wszyscy wspólnie zaśpiewali dwie piosenki, które były właśnie
wymyślone i tworzone przez osoby, które pamiętają tamte czasy. Głęboka studzienka i pałacyk nieklarzytnia wola. Zaczynamy od pierwszej, zespół wykona krótkie intro, także teraz wielki sprawdzian dla wszystkich Państwa, jest tu wiele zacnych osób. My wszyscy jako Polonia wspaniale śpiewamy, więc zachęcam wszystkich do wspólnego na koniec już odśpiewania dwóch utworów. Autorem pierwszej piosenki jest Helena Kołaczkowska, która debiutowała w okresie okupacji. To znany ludowy szlagier Głęboka studzienka. Autor koloryzacji, te zdjęcia tutaj, które się pojawiają na monitorze, to są oryginalne zdjęcia powstańcze, koloryzowane właśnie przez Mikołaja. Mała poprawka z koło Poznania. Przyprunąłem. No tak. Okej. Całe życie myślałem, że myślę w Warszawie. Wszyscy tak myślą, te media, nowozelandzkie dziennikarze, także Okej. Zanim zaczniemy rozmowę z Mikołajem, ja chciałem przede wszystkim zrobić zamianę tutaj i pokazać nieco inną prezentację. Bo oprócz koloryzacji Mikołaj robi wiele różnych akcji. Akcji związanych z jego pracami. I myślę, że warto to pokazać. Ta prezentacja będzie trwała 3 minuty. Będą slajdy szybko się zmieniały, ale to pokaże po prostu ogrom pracy i pomysłów, jakie ma Mikołaj w promocji Powstania Warszawskiego, ale i nie tylko, bo to są również inne wydarzenia historyczne. My tutaj korzystaliśmy dzisiaj tylko i wyłącznie powstanie, w związku z tym, że jesteśmy na wernisażu wystawy Barwy Powstania Warszawskiego, którą na zewnątrz konsulatu Państwo mogą oglądać, chyba będzie przez 63 dni, jak powstanie, jeżeli nic się chyba nie zmieni. Tak, myślę tak. Panowie konsulowie kiwali głowami, czyli plany te pierwotne będą spełnione. A więc do 3 października ta wystawa przynajmniej będzie tam do podziwiania, do oglądania. Ja szybko postaram się przełączyć tą prezentację. Nie działa. To jest jedna z akcji Mikołaja, czyli wręczanie koloryzacji powstańcom warszawskim i innym osobom, które koloryzacje znalazły się w jego zasięgu, to znaczy zdjęcia, które koloryzowały. Później porozmawiamy na ten temat, więc może dopowiesz oczywiście.
wiele znanych postaci, wiele znanych postępców. Pilec. Na przykład się odpocznie. Płytka na jedno bardzo myślę. Pan Bolesław Biega, niedawno jeszcze tutaj gość. Kazimierz Kluczak, swego czasu najstarszy żyjący posłanek warszawski. Kolejna akcja Mikołaja to rozwabianie grobów powstańców i koloryzacjami, zdjęciami, na których są te zdjęcia. Zresztą przed przyjazdem 80 takich zdjęć, fotografii, portretów Mikołaja. Parę dni temu rozłożył na grobach powstańców warszawskich. Koloryzacja również znalazła się na opłatkach różnych książek. Ale i na opłatkach gazet. No i akcja z plakatami na ulicy Warszawy, koloryzowanymi. Wystawy. Wiele wystaw w różnych miejscach miało miejsce. Będą dwie. No przede wszystkim pana dziedzictwa królewskiego. To była taka pierwsza wystawa i będąc tam nie wierzyłem, że to się dzieje. Gdzie moje prace na dziedzictwie zamku królewskiego. Także wielki szok, niewywierzony, no mega kwestii, nie? No i myślę, że to też był szok. No nie. To dziś dochodzę do siebie tak naprawdę. Niedawno na Monte Cassino, na 1939 roku. No, no, to po prostu przerosło moje oczekiwania. Nie było nawet w sferze marzeń. Jest jeszcze kilku powstańców, z których Mikołaj miał okazję spotkać. Pani Wanda Zalewska z Pani Czesława Sielska. Profesor Podkierzu, Andrzejewski, oj, zapominałem, pan Dar. Joza, pan Zabałka, Jakub Nowakowski, Tomeczek, ostatni z dośli żyjący. To ostatnie zdjęcie powstańców, które przynieśli zapalić znicze swoim polegnym kolegom, a tym też był skoro na tę Moskwę. No i są nagrody odznaczenia, ma ich wiele, tu jest tylko kilka. Od tego się zaczęła nasza znajomość, bo Petr Bóg. Ja to nazywam zawsze tym skutkiem ubocznym tego, co zacząłem robić, bo nie nawet myślałem o jakichś tam wyznaczeniach, czy coś, to jest naprawdę taki dodatek.
No, też cieszy, ale nie jest najważniejsze w tym, co robię. Po pierwsze, nawet mnie zaskoczyli, bo na takich głównych uroczystościach upamiętniających akcję plasmałem po 80. rocznicę. Także ja się z tobą skoro wszystko, bo mega wzruszenie. To był już jakiś totalny w ogóle podjazd kościoł. Czy zasługi oznaczenie państwowe? Nadal nie wierzę. I to tyle, jeżeli chodzi o prezentację. To nam ułatwi rozmowę, bo państwo przynajmniej mają teraz świadomość. Skąd pojawia się ta pasja u osoby, która chyba nie bardzo lubiła historię w szkole, bo wiem, że tak było. No powiedz, właśnie to pytanie, to sobie codziennie się nie zadaję, bo nie jestem taką, nie byłem idealną osobą, która powinna popularyzować wśród młodzieży nie tylko historię powstania warszawskiego, ale był taki okres w moim życiu, w którym błądziłem strasznie i nie wiedziałem w sumie co ze sobą zrobić i nagle jakby wpadł w ręce temat powstania warszawskiego, rotmistrza Pileckiego i nagle zacząłem się tym mega interesować i postanowiłem w pewnym czasie, widząc też jakieś tam kolorowe dokumenty, filmy dokumentalne i fotografie, zacząć nadawać uparcie taką fotografię. Chciałem po prostu zobaczyć, jak to jest, bo ten kolor sprawiał, że ja się bardziej po wszystko wciągałem. I jakby poprzez to sam wiem teraz, jaki ten kolor, niby te pokolorowane zdjęcie kolor blanka, jaki to ma tak naprawdę moc. I przez to, jak bardzo mi ludzie dziękują, jak to często, ile jakich wiadomości jest, nawet nauczycielki zresztą, to daje takie poczucie, że jednak to, czego nigdy nie planowałem, to czym jest jakimś pewnie moim powołaniem, jest już naprawdę ważnym. I no, jestem w sumie dumny, że tak to się potoczyło i tak mi ludzie postrzegają. I w ogóle, że znajduję się teraz w tym miejscu i przyszło tylu ludzi tutaj, to jest po prostu dla mnie taki prestiż, że no, naprawdę bardzo dziękuję. Dziękuję. Wiele osób przypomni sprawa związana z procesem koloryzowania. Bym to też zadał takie pytanie. Pisząc o tobie, przygotowując to spotkanie w takiej wystawy, powiedz, jak to wygląda, jak długo trwa koloryzacja takiego zdjęcia? W jaki sposób dobierasz zdjęcia do tego? To jest standardowe pytanie, także. No kurczę, no kwestia zdjęcie nie zdjęciu równe. Jedno można pokoloryzować przez własną barwę przez pół godziny, a drugie przez nie wiem, 10, 15, 20 nawet. No sam proces to jest taka też żmudna praca. Jeśli się nie ma wprawy, naprawdę jest to bardzo żmudne, nawet trochę mam poprawy, więc tak jak zawsze ostatnio przekonałeś, w miarę to sprawnie idzie. Ja to zawsze tłumaczę tak, ja oczywiście pracuję na tablecie graficznym, tak niezwykle, mam za czysto wody tam. Fajne jest wszystkim to, że nie trzeba mieć dużo kas na sprzęt po prostu. Tylko ma tą pasję, chęci i no i działasz. Także to jest takie na zasadzie kartki papieru i bierzesz sobie ten tablet, patrzysz, ja mam podłączone do monitora dużego telewizora i po prostu koloryzujesz. Wiadomo, trzeba tam ustawiać różne parametry, ekspozycje, nasycenia, bo tak naprawdę samo pokolorowanie nie daje tego efektu. Sztuką jest pokolorować to tak, żeby to zdjęcie wyglądało jak najbardziej naturalnie. Dlatego też się zawsze śmieję, jak ludzie piszą, że to jest kadr z filmu, albo że to jest rekonstruktorzy to są, bo to jest taki największy komplement jakby, nie? Bo wtedy znaczy, że dali się oszukać, nie wiedzą, że to jest pokolorowane, tylko myślę, że to jest naprawdę zrobione, realne zdjęcie, także no, tak ten proces wygląda. Powiedz mi, podczas tej prezentacji widzieliśmy wiele człowiek spotkań z powstańcami, wielkich wręczonych portretów i zdjęć tychże powstańców. Jak oni reagują? Jak oni patrzą teraz po latach na kolorowe zdjęcia, które pewnie znali wcześniej w Polsce czarno-białej, znali też tą realną sytuację, jaka miała miejsce w 64 roku? No nie, no to jest po prostu wspaniałego, tak jak słuchaj, jest to, że można czasem jakieś tam pieniądze z tego zarobić, no to takie słowa od powstańców, że panie Mikołaju, bardzo panu dziękuję, przypomniał pan swoją młodość, albo jak powstaniec Jakub Nowakowski, Komeczek, no dziękuję mi za to, co robię.
za to, że po rozmawianiu o zdjęciu, że wręczyłem mu i mówi, że rób to dalej, Mikołaj, bo to jest coś wspaniałego, to jest dla mnie naprawdę coś więcej niż nawet odznaczenie państwowe, usłyszeć coś takiego z ust bohatera Powstania Warszawskiego. Także reakcje są wspaniałe, bo też czasem napiszą wiadomość, jakąś książkę dostałem też raz czy dwa z dedykacją od powstańca. Po prostu są mega pamiątki, które naprawdę będą dla mnie, są czymś wspaniałym i bezcennym. Powiedz, które spotkanie z powstańcami, z którym powstańcem było dla ciebie najważniejsze? Myślę, że to nie będzie łatwe dla jednego, dwóch, trzech. Na pewno z panem pułkownikiem Kazimierzem Czynczakiem, który wtedy był najstarszym powstańcem, miał 105 lat, ponieważ ja wtedy jeszcze byłem tylko chłopaczkiem, który tam gdzieś przychodził na te uroczystości i stał za barierką. Taki byłem zwykłym szarakiem, jak wielu innych, którzy interesują się powstaniem. I wtedy właśnie został nagrodzony nagrodą bohaterom od publiczności i od kapitułów, w której również byli powstańcy warszawscy, czyli też prestiż. I wtedy taki mój kolega z Fundacji Niezapomnij o Nas Powstańcach z Warszawy zaprowadził mnie do stolika do pana Kazimierza Klinczaka. Tam było wiele stolików. Chyba było to zdjęcie z Zampolina, tak? Tak, tak. I to było takie pierwsze moje marzenie, żeby w ogóle poznać powstańcę i posiedzieć z nim, chociaż posiedzieć, nie? A tam jeszcze winko, sobie z nim trepłem, nie? No także no, to było takie, które najbardziej pamiętam. Twoja pasja spowodowała, że zacząłeś przyjrzeć również inne swoje zainteresowania, spełniać marzenia, bo poznałeś dzięki temu różne miasta, różne kraje. Wystawy miałeś w różnych miejscach. Powiedz, jeżeli chodzi o te wystawy, już wspomniałeś przy tej prezentacji, ale które i dlaczego wystawy były dla ciebie najważniejsze? To może zacznę tak, że tak paradoksalnie w moim rodzinnym mieście jeszcze nie zorganizowane żadnej mojej wystawy. To jest takim trochę szokiem dla mnie. No, ale śmieję się z tego, nie? Najlepsza taka wystawa, która jest najbardziej dumny? Najważniejsza, no to ciężkie pytanie, bo zawsze marzyłem, żeby przyjechać do Nowego Jorku. To jest taki mój American Dream, ale to wszystko w ogóle nie przerosło, bo nigdy nie sądziłem, że w ogóle wystawa moich prac będzie wystawiona w Nowym Jorku, także no tutaj grubo jest poprzeczka zawieszona, więc muszę to przemyśleć, nie odpowiem dzisiaj. No właśnie w 2019 roku, gdy Mikołaj otrzymał te dwa bohatery, przyjemność przeprowadzać wywiad do tego dziennika z Mikołajem. I wtedy się zrobił pierwszy pomysł wystawy w Nowym Jorku. Znaczy, jeszcze nie był pomysł, tylko wspomniałeś, że marzysz o wystawie w Nowym Jorku. Po jakimś czasie przestałem się z tym, że ciebie to podjąć. Tak, tak. Tak, oto tu dzisiaj jesteśmy. Później, co prawda, IPN chciał robić wystawę na całym świecie. Ja się wycofałem. Później przyszła pandemia, IPN tego nie zrobił. Więc pomysł przy okazji 80. rocznicy doszedłem do wniosku Skara Zamponi. To szczerze mówiąc, to jak już właśnie zrobiłem znowu ten wywiad w Bieliance z Nowego Jorku, tak patrzałem się tam wbić, nie? Więc tak ci zasugerowałem, nie? Bo żeby tą furtkę sobie pomóc to otworzyć, nie? Także no, cieszę się, że się udało i no, do końca życia na pewno nie zapomnę, bo jest to dla mnie tak wielkie wydarzenie, że ja naprawdę do mnie to nie dochodzi, nie? Że jestem w takim miejscu teraz. No więc jeszcze może na koniec, nie wiem, czy Państwo sięgną wzory jakieś jedno pytanie, dwa, czasowo to trwało, ale ja mam jeszcze jedno pytanie, zanim publiczność. Które koloryzacje, które zdjęcie jest dla Ciebie najważniejsze? Dziewczynka klęcząca przy grobie brata na prowizorycznym cmentarzyku podczas Powstania Warszawskiego. To jest takie pierwsze zdjęcie, które wziąłem na swój warsztat i oddałem i pokoloryzowałem, no i zawsze jest to takie dla mnie najważniejsze zdjęcie. Nawet wcześniej wysyłałem to zdjęcie, kiedy jeszcze tego nie robiłem komuś innemu, który kolorował, ale nie chciałbym zrobić. To jest też taka historia, że wtedy powiedziałem, nie, no, ja to muszę mieć w kolorze i sam to zrobiłem wtedy. Wtedy oczywiście to była zabawa. Zabawa, która przerodziła się w czasem pasja, która, no to zdjęcie przerodziła się w zawodowstwo. To zdjęcie jest na zewnątrz, na wystawie, jako ostatnie jest po prawej stronie. To jest to zdjęcie, o którym Mikołaj teraz opowiadał. To dziewczęta, które już nie zatrzymali w grobach. Czy Państwo chcą jakieś pytanie zadać? Tak. Jest. Okej. Okay. Proszę bardzo.
No cześć Mikołaj, w końcu jesteśmy tutaj, idolu. Mikołaj, ja bym chciał się dowiedzieć, jakiego programu używasz i jaki jest priorytet wyboru tych zdjęć i skąd je bierzesz. Dziękuję. Nie wiem, czy mogę w takim miejscu zdradzać, jakiego programu używam, bo jeśli jestem w takim miejscu, to chyba jakąś markę już osiągnąłem i byłoby to takie, kurczę, chyba złe. Także powiem ci w kuluarach. Przy ciastku. Dobrze, dziękuję. A jaki jest priorytet wyboru zdjęć? Priorytet? Tak. Nie, to jest zawsze spontan. Aha. Zawsze, bo już wstaje rano, 6 kawka i spontanicznie. I też przede wszystkim zawsze z tą pasją i z tym oddaniem robię takie zdjęcie, które gdzieś wynajdę, sobie znajdę w sieci czy ze strony muzeum. A te zdjęcie, które robię, które mnie podsyłają instytucje, czyli IPN, to to już, jednak to już to zawodowstwo się wdziera, nie? Także bardzo lubię, uwielbiam znaleźć sobie to jedno zdjęcie, my czasem długo szukam i wtedy jest, i robię to z czystej pasji, tak jak na samym początku, gdy to zaczynałem. To jeszcze dodam tak szybciutko, że bardzo mi się podobało twoje zdjęcie z targu przedświątecznego. Ja myślałem, że w Krakowie, to chyba, bo to wydaje mi się było w Krakowie, że oni to rekonstrukcję zrobili. A później ty wrzuciłeś to czarno-białe i to było szokujące dla mnie. Znaczy ja bardzo lubię ogólnie okres świąteczny, to jest takie ulubione i też bardzo dużo staram się zdjęć z tego okresu rzucać, także w grudniu jest pełno takich świątecznych fotografii, także zapraszam na ulubionych. I teraz jeszcze parę słów na temat tej wystawy, która jest na zewnątrz, tych tablic z tymi zdjęciami, które tam są zamieszczone. Chciałbym, żeby Mikołaj parę słów powiedział na temat każdego z tych 10 zdjęć, 10 tablic. To jest tablica informacyjna. To jest ten gościu, który te fotki koloruje. Pan Mikołaj. Tam można poczytać o powstaniu przede wszystkim. To jest skierowane do osób, które tą wystawę oglądają. Mówię też dla Amerykanów, stąd jest. Pierwsza tablica. No to jest najwyższy drapacz chmur przedwojennej Polski, czyli Prudential. Niemiłosiernie obszczeliwany podczas powstania. Był już ciężko ranny podczas gdy Niemcy zaatakowali września Warszawę. Przetrwał ten budynek, chociaż trafiło w niego około tysiąc pocisków, który jeden ważył 2 tony. Stoi do dziś i jest teraz w nim hotel Warszawa, także no też to mnie odwiedzić w końcu, bo dla mnie ten budynek jest takim wielkim pomnikiem. Druga tablica. Tu również potencjał. No tak jak wcześniej mówiłem, konstrukcja niesamowita przetrwała aż do dziś i tu mnie, to jest dla mnie w ogóle taki najbardziej ulubiony wieżowiec w Polsce i w Warszawie. To było tego okres powstania. To jest figura Jezusa przed kościołem Świętego Krzyża na Krakowskim Przedmieście. Ostatecznie Niemcy ją obalili i musiała być postawiona z powrotem. Także, ale zdjęcie bardzo symboliczne, które daje nadzieję i wiarę. Tu bodajże barykada na Świętokrzyskiej. I tu właśnie charakterystyczne jest to, że ten powstaniec po prawej trzyma rewolwer. Także wiele osób zawsze pisze, że takie zdjęcie to jest dziki zachód, chociaż wschód. No ja dobrze pamiętam, to na Świętokrzyskiej był jeden z domów, w którym mieszkał pan Andrzej. Tu mamy perspektyw warszawski, Włodzimierz Radalecki, Radaj u góry i po prawej Włodzimierz Miśniewski. Trzech powstańców na dole nie jest jednym płana. Przepraszam. No, Włodzimierz Radajewski, chłopak poległy 21 lat. No niestety poległ powstanie warszawski. Przykra jest też historia, bo próbowała go ratować jego narzeczona, która też została serwiska rabienia maszynowego i poległa. Włodzimierz Wiśniewski po prawej ze zdobyczym karabinem maszynowym. Jego historia nie jest znana. Dziewczyny powstanie. Tu mamy dziewczynę z Poznania, znana jest tylko pani po prawej, czyli Julita Cyrus. I to zdjęcie jest wykonane po bombardowaniu i ona właśnie tutaj się nawet uśmiecha, także jest też to takie symboliczne zdjęcie.
Jest to kadr z powstańczej kroniki filmowej. Także ona została tam rozpoznana, bo muzeum zorganizowało taką akcję, gdzie ludzie rozpoznawali po prostu te osoby z tych kadrów. Przejdźmy powstanie. No i to ci najmłodsi. Jerzy Kotuszewski na dole po lewej, Różyczka Goździewska, 8-letnia najmłodsza Sanita Juszka powstania warszawskiego. Przeżyła wojnę, Jerzy niestety poległ. Do góry jest Witold, po prawej do góry warszawiak Witold Modelski, 11-letni powstaniec, najmłodszy odznaczony Krzyżem Walecznych. Także historia niesamowita, niestety przykra, bo też ginie. Po lewej powstaniec nierozpoznany. No to każdy słyszał o chyba takim polskim serialu Na Wspólnej, bo to jest właśnie ulica Na Wspólnej po bombardowaniu i ludzie uciekający z niej. Tu widzimy kolumnę jeńców prowadzonych przez powstańców. Zdobycie gmachu Paski było to największym osiągnięciem, jednym z największych powstania warszawskiego i najbardziej udokumentowanym. Powstańcy wzięli do niewoli 120 Niemców, a nie mniej niż 17 niestety poległo w tej akcji, ale zdobyli bardzo dużo broni, także to było na wagę złota podczas powstania. Dodam, że podczas walki o Paskę uczestniczył tam m.in. kapitan nasz tutaj z Rondajem, pseudonim Marek. O właśnie, Madejski, Mieczysław Madejski, między innymi tej akcji uczestniczył. Ja mam tutaj piętą kocznicę powstańczą, to jest razem do niego, także widzę, ja też mam. Dla mnie wielkie liki, bo to właśnie powstańcy. No i tutaj właśnie ta fotografia dziewczynki, która kręci przed grobem brata. No także no, to jest to zdjęcie, które mnie chwyciło za serce i od tego w sumie wszystko się zaczęło. No i to jest cała prezentacja tej wystawy, która jest na zewnątrz. Tak jak mamy tu zapewnienie, będzie na pewno przez 63 dni, aż do 3 października wyeksponowana o każdej porze dnia i nocy, właśnie przyjść ją zobaczyć. Teraz w trakcie prezentacji wcześniejszej była pokazana akcja związana z wręczaniem koloryzacji, którą Mikołaj Romi ma okazję wręczać powstańcom. I na dzisiejsze spotkanie przygotowanych zostało kilka koloryzacji, one tutaj są. Także bardzo proszę pana Andrzeja Radicza, może jeszcze troszeczkę, żeby na środek, żeby wszyscy mogli widzieć. Mamy 3 zdjęcia, panie Andrzeju, dla pana. To jest właśnie prudensza flaga, którą dziadek pana Andrzeja Żyjewski tak zawiesił. Ona tu jest, ona jest bardzo mała, bo to bardzo wysoki budynek był. U samej góry biało-czerwona flaga. To też dla pana. Jest jeszcze jedno zdjęcie, to jest symboliczne zdjęcie, to jest gazeciarz warszawski. To nie jest pan Andrzej, ale nie było innego. Koloryzator Mikołaj znalazł takie zdjęcie i też na pamiątkę jako symbol polskiej pracy. Dokładnie tak. Możemy zrobić zdjęcie z tymi 3 koloryzacjami. Poprosimy jeszcze pana konsula do wspólnego zdjęcia.
tak naprawdę to decyzję, taką rozmawiałem na temat tego pomysłu z wicekonsulem Stanisławem Stanowskim i wicekonsulem Krzysztofem Płaskim. Bardzo sympatyczna rozmowa była i myślę, że była szybka akceptacja tego pomysłu. Żeby to wszystko sfinalizować, czyli wystawę, przyjazd Mikołaja, pobyt Mikołaja, no i to dzisiejsze spotkanie i poczęstowe, które zaprosimy Państwa po występie Chóru Dziecięcego Polonia, no to udało się wszystko dzięki kilku sponsorom, no może nawet kilku, wiem, większej ilości. Szybko bardzo chciałbym Panu podziękować, tak więc specjalne podziękowanie dla konsulatu generalnego za zaufanie, za zgodę na wsparcie finansowe. Tak. Pytanie do Mikołaja? Do wtorek jest. Okej. Tak, ale jedyne pytanie, że odpowiedział. Pytanie było takie, skąd bierzesz te oryginały, te czarno-białe zdjęcia? Wiadomo, dużo wyszukuję z sieci, ale też wiele, no teraz już nie zakupuję, bo już tam nie znają z tych muzeów, to mi dostarczają. Z muzeów różnych, albo instytucji mi posyłają. Bardzo krótkie pytanie, ale myślę takie, które mogłoby nurtować wielu osób z widowni, a mianowicie w jaki sposób Pan dobiera kolory do tych zdjęć? Skąd wiecie, czy to jest płaszcz akurat niebieski, czy czerwony? Czy to Pan samoczynnie wybiera te kolory, czy jednak są jakieś materiały źródłowe, które by te kolory opisywały bardziej konkretnie? Przede wszystkim to nigdy nie będzie się z tym rozumem zgadzać tak, jak było. To ma być po prostu wyglądać tak jak mogło to wyglądać. Ja zawsze mówię, że fotografie tak, mają w sobie 70-80% tych prawdziwych barw. Oczywiście można dojść po szarości, tak jak również no, trzeba też studiować, wyszukiwać w książkach i no, tak trochę badać te barwy tych najważniejszych detali, no ale wiadomo, no, w ten fach jest pisane to, że no, też pojawiają się błędy, także no, myślę, że intuicja to dużo pomaga. Intuicja, tak, dokładnie. Tak. Okej, no to w takim razie jeszcze raz dziękuję wszystkim sponsorom, przede wszystkim konsulatowi Stowarzyszeniu Weteranów Armii Polskiej, tutaj jest nawet prezes i cały, może nie cały, jest kilku panów zarządu. Też jest ze SWAP-u. Dla Katka Pikala i firmy Victoria Consulting, dla Radka Płackiego i Apple Electronic, podziękowanie dla Polonii Oglądając i prezesu Krzysztofa Brożek, Marii Bogdana Głowackich i Albany Polish Community Center, Marcina Mocena i jego firmy Gmigman Insurance Brokerage, doktora Janusza Romańskiego i Polonii Technika, Janusza Gminkowskiego i Małych Building Supplies, Bożony Andrzeja Kamińskiego, KPA Mikołaj Jok, Władysława Uczelno-Budzego i firmy DigiArt, Janusza Grabińskiego i Czepo Construction, Jerzego Leśnieka i Nowy Polski Foundation, Zbigniewa Solarza i firmy Solarz Gross Printing Corporation, pana Wieczysława Bernata, Andrzeja Ciepkosza z Fundacji Wodza Polska Szkoła Skala, Orientes Żubrówki, Anni Ambrożej z Amtek International, czyli z Żywca, Sebastiana Czajki z Zero Report. Wszystkim Państwu serdecznie dziękuję za przyjście, bo to naprawdę coś nie zrobię. A jeżeli chodzi o wywiad długi z panem Andrzejem, to jest jeden z wielu, które są na portalu Świadkowie Historii. Takie logo można znaleźć na YouTubie i na Facebooku i to polecam. I ode mnie to chyba tyle. Dziękuję bardzo, dziękuję. Mam nadzieję, że za wypoczynek byliśmy. Dziękuję. Panie Wojciechu, serdecznie dziękujemy. Tak jak wcześniej wspominaliśmy, przed Państwem zwieńczenie tego wielkiego wieczora, koncert utworzonego chóru Polonia pod dyrekcją pana Danii Kaczy. Był sobie świat jeden, jedyny, złożony z tysięcy słów. Zaczynał się dobrze słowa.
Chcielibyśmy teraz wzorem tego, co dzieje się w Warszawie, abyśmy wszyscy wspólnie zaśpiewali dwie piosenki, które były właśnie wymyślone i tworzone przez osoby, które pamiętają tamte czasy. Głęboka Studzienka i Pałacyk Emila Żytniawola. Zaczynamy od pierwszej, zespół wykona krótkie intro, także teraz wielki sprawdzian dla wszystkich Państwa, jest tu wiele zacnych osób. My wszyscy jako Polonia wspaniale śpiewamy, więc zachęcam wszystkich do wspólnego na koniec już odśpiewania dwóch utworów. Autorem pierwszej piosenki jest Helena Kołaczkowska, która debiutowała w okresie okupacji. To znany ludowy szlagier. Głęboka Studzienka. Głęboka Studzienka.
także Patryk Schiffenberg. Dziękujemy Państwu bardzo serdecznie. To dla nas był jeszcze raz wielki zaszczyt. I dziękujemy, żeby właśnie dzieci mogły tutaj to zaśpiewać. Dziękujemy bardzo. Szanowni Państwo, myślę, że jeszcze raz powinniśmy pogratulować wielkimi brawami panu Dominikowi i jego zespołowi. Mikrofonu używać, żeby się lepiej słyszeć. Ja mówię cicho, ale mam nadzieję, że będzie dobrze słychać. Także. Dzień dobry Państwu. Przede wszystkim cieszę się, że ten projekt doszedł do skutku i że taki piękny towarzystwo. Nie chciałby się zamienić. Aby był wspaniały. Bo ty też czasami robisz zdjęcia. Zasłużony dobre miejsce dla mnie. Ale dziękuję właśnie za to zauważenie, że mogę. To nie dostaną, no to też nie wysłucha swojego sponsora, który później podobać. Ale zacznijmy może, jak się powstanie warszawskie, to 80. rocznica jego wybuchu, mamy tutaj świadka tych wydarzeń, pana Andrzeja Radicza. Więc żeby za dużo czasu nie zabierać, nie przedłużać się, więc może krótką rozmowę przeprowadzę z panem Andrzejem na temat powstania. Miałem okazję ponad godzinę wywiad, co przeprowadzę w ramach projektu Światowej Historii Rozmowy Filmy. Każdy może sobie to posłuchać, zobaczyć. Podobnie jest w ostatnim odcinku z troszkę fragmentów panem Andrzejem. Ale panie Andrzeju, może zacznijmy od tego, jak pan zapamiętał wybuch powstania i jak wyglądało życie już na okupacji po wybuchu wojny. Miał pan 10 lat. To jest taki czas, że dziś pamiętali, szanowni. Za pan na pewno w szczególności, to były straszliwe chwile, ale jeszcze bardziej w pamięci pan pozostaje. Byłem bardzo skąd. To są Nie słychać, przepraszam. Bliżej. Na przykład we współpracy informacyjnej, tak się stawiamy. Myślę, że trzymaliśmy. Możemy oddawać kilka funkcjonów, ale ja zatrzymałem jedną prawdę. Jako pamiąt rodziny. No i co to jest to pierwsze powiedzmy? No i byłem w Warszawie. Pierwszy już tak miałem, ale jak już pamiętam, że to było nic na tym czarnym. One position of glass to for a little bit of steps in the way on the
powstanie. To jest... Jak to wyglądało? Kiedy się pan włączył do tego? Czy przed wybuchem powstania też rozgłosił pan gazety, czy to było w trakcie kampanii? Może żeby mikrofony zamienili, może Wojtka jest lepszy. Kiedy zaczęło się to pańskie zajęcie z rozdawaniem gazet? Czy przed wybuchem powstania liczba rozgłosił gazety i to była kontynuacja tej pracy, czy po prostu w trakcie powstania się pan włączył? Nie, to parę dni po początku powstania. Myślę, nie jestem pewny, jak byli panowie muzeum rozdawać. Zawsze rano staliśmy, poszliśmy do pracy, byliśmy gazety. Pierwsza strona była informacja o celi, o ludzi. Druga strona, ludzie szukały rodzin, bo miasto było podzielone na niemieckie populacje. Najwięcej, co było najlepsze, przekowaliśmy to do komuniści, byśmy daliśmy podziękowanie. No ja zatrzymałem tę kobietę. To była fajna praca dzienna. Pracowaliśmy też od 3 stycznia do Wspomniał pan o bombardowaniach, więc właśnie jak to życie wyglądało w trakcie powstania, bo powstanie zaangażowana była cała jednostka rodziny politycznej. Dziadek mi piekarzy, to są dziadek i rodzic z trzech najlepszych kierunków Warszawy przychodzi, bo Wikle, Woli i Wetla. Tutaj nie mam jedno się tego powiedzieć. I dziadek też brał udział w powstaniu, prawda? On zawiesił klawę na kubierze. Proszę odpowiedzieć na szkodę z tego, co napisałem. Ostro, to jest prawda, co pocisku, no ja oprócz tego życia nie byłem jeszcze co z tym stanie. Nie ruszmy z ulicy, no i wypałowali nas. Najpierw z domu na Świętokrzyskie, potem na Lido, potem ostatni tydzień mieszkaliśmy naprzeciwko wody, w Niki. Niemcy byli po jednej stronie, mieliśmy wątpię, tutaj stęci sowieci w Sowiecce, a jeden Niemcy był na Polak. Panie Wawa. Będzie pomagał otrzymać się mikrofon blisko ust. Będzie lepiej słychać tam z tyłu przede wszystkim, panie Andrzeju. No pan taką piękną asystentkę. Jak z powstania, panie Tadeusz? Mówię, że ma pan asystentkę jak w powstaniu. Okej. Okay. A będzie trzymał bliżej ust. Także pan już spokojnie może sobie to robić. Wszyscy byli władni naturalnie, tylko został Sarabier. Tak jest kozę do piwa. I
z tego robiliśmy zupę, zupełnie pustki okrągły. To się nazywało spytsy. A pierwsze już momenty. Ale to i tak nic nie widać. Później pani na YouTube obejrzy. My musimy to nagrać. Trzeba było wcześniej przyjechać. My musimy to nagrać. Gdzie jest Bogu? W każdym razie patrzę na powstaniu obrachu. Podzieli nas cała rodzina naszego do Pruszkowa. I Pruszkowie nas wsadzili na pokład. Ja myślę, że to byli AK, a mój kuzyn myślał, że to byli pracownicy na kolei. I się potrzebował, tak się myślił, jak było z tej kolei. A dalej pojechał do Oświęcimia. Nic nie ma szczęścia. Panie Andrzeju, wspomniał pan o bombardowaniach w uczniach tego powstania. Kilka razy praktycznie udało się pan umieścić dzieci z tych bombardowań, prawda? Zaczęliście mieszkać w udziale piekarni. Dzień po dniu te domy zostały bombardowane. Proszę odpowiedzieć właśnie, jak to było. Mówię o mieszkaniu udziaka. Próbowadowanie w poszczególnych domach. Wiem, że kolejny dom cioci, dwie cioci to prawie. Więc proszę powiedzieć, jak to wyglądało życie tego bombardowania? No, a podczas jak Niemcy okocyli Warszawę w 1990 roku, to potem wymyśleliśmy przy lotnisku Chopin. Bo tata był kapitanem lotnicy. No to oni nie chcą nas wyrzucili z tego aparatu. I przenieśliśmy do tych mieszkań. Mieszkaliśmy z dziadkiem, który miał dwa piętra takiego dużego budynku. To był Zijowski. On miał czerwony kakoterii. Całą, wszystko było obiecane, robione. I jak samolot nas spadował, to wtedy w nocy przeszliśmy obok tego budynek. Potem przed państwa pocztą poszliśmy do internetu. I za dwa dni dni tam nad stołem zbudowany, zburzony. Poczęliśmy do następnego kryzysu. Tak, co zrobiliśmy w powstaniu. W jednym z tych bombardowań zginął dziadek, tak? I ciocia miała złamaną rękę, prawda? Tak, to było... Jak on żył, ja pamiętam. Pierwsza, byliśmy taki, to był duży pies z tego, a myśmy tylko po tym piecu mamy pokoiki, gdzie prąsy, no i wtedy pierwsza pamięta zniszczy zamknęły do tego małego. Druga bomba złapotyły troszeczkę, wyciągnęła tę rękę. Ale jak pojechaliśmy do Pruszkowa, to ona miała złamaną rękę, a część miała po 50 lat i ja miałem 10 lat, to nie potrzebowali nas tylko i skoro osoby były wysyłane na roboty do Niemiec z Pruszkowa, bo to w ostatnim to niestety się nie dawało na roboty
był wysłany do obozu koncentracyjnego do Auschwitz. Tam pan Józef został wysłany. Uciekł z tego transportu, czy wcześniej opowiadał. Jak wróciłem do Polski, to był 2000 rok i próbowałem odkryć moje ślady. Na przykład podczas wojny my się bawiliśmy. Teraz jest tam pałac kultury przy Trawuda ulicy. I znalazłem tylko kolegów. Pojechaliśmy do Drozdy, gdzie ostatnie parę tygodni osadziliśmy. Panie Andrzeju, ja wspomniałem o tym, że praktycznie cała pańska rodzina była zaangażowana w powstanie i walkę o wolność Polski. Tak. Pański ojciec, pan Józef Radnicz, był pilotem, ale zanim doszło do wojny, generalnie jego działalność, taka troszeczkę namiastka działalności Witolda Pileckiego, ja to mogę tutaj powiedzieć, bo znam całą historię. Tak. Ale proszę powiedzieć o pańskim ojcu, który był namówiony, żeby wstąpić w NKWD i był tam szkielny, prawda? Proszę o tym, może o swoim ojcu, bo to jest bardzo ciekawa historia. No, co to mówiło, tak się. Tata mieszkał w Białorusi i miał 14 lat i zapisał się do polskiego wojska. To było w 20 latach i Polacy wygrali nad Wisłą i wtedy on pojechał do Warszawy studiować inżynierię. Ale po pewnym czasie Polacy go namówili, żeby wrócił do Białorusi i był szpiegiem. No i dostał się do NKWD, a był nawet jakimś szefem w Mińsku, ale był wydany przez jego rocznika i skazany na śmierć. No ale potem była zamiana szpiegów, Rosja, Polska. Jego zamienili na 13 rosyjskich szpiegów. Wrócił do Warszawy, skończył inżynierię. I całe życie latał. On walczył w Battle of Britain. On był jeden, on znaczy był polski wąż. Był polski wąż, to był samolot. I on planował kargo dla Włosia. No po prostu pan wąż przypomniał. Co pokazuje? Pokazuje tak. Więc miałem szczęście, że miałem dobrych rodziców. Dziadek, ojciec, mama. O, mama też walczyła podczas powstania. I Niemcy wzięli ją jako niewolnicę i chcieli, żeby szła przed sobiem jako żywotarczą. Ale jakiś polski strażak powiedział, że to jest moja siostra i wyciągnął ją z tej niebezpiecznej pozycji. No i co jest? Może jeszcze parę słów na temat pańskiego ojca, który podczas wojny wyeskortował te myślice za granicę, żeby je nic nie przyjęli, prawda? A później wstąpił do RAF, do Armii Królewskiej Wielkiej Brytanii, tam szkolił pilotów. Tak, on był bardzo dobrze trenował ludzi, zaczął karierę w małych lustrykach, jak
użyć pilotów, ale na glider to były surowce. Oni mieli dosyć samolotów. No i pilotem, tak myślę, że zawsze walczył z sądem Polaków w Londynie, bo on chciał mordować Niemców. On był w tym grupie około 140 polskich pilotów walczyło. W dywizjonach polskich. Trudno mi rozumieć, co. Mówię, że w dywizjonach słuchał. Tak. I on chciał serca Niemców, a oni chcieli, żeby trenował pilotów. I tak wyszło. Był Wing Commander, miał dwie książki, jedna z Anglikami, jedna z polskimi lotnicami. I całe życie latał i nawet jak się przyjechaliśmy tu, jak mieliśmy 14 lat, na do pracy Wright Patterson Air Force Base w Dayton. I państwo nie dało mu iść na Amerykę, co w Wikipedia 78 lat. Bo sprawdzał nowe samoloty, co to jest. Więc tak. To jest książka lotów i ćwiczeń pana Józefa Radnicza, czyli ojca pana Andrzeja. Oryginalna książka z czasów wojny, gdzie on wpisywał każdy lot, każde szkolenie, każdą osobę, którą szkolił, to wszystko w tej książce wynotowano. Także to jest taki bardzo ważny dokument. No czas nas troszeczkę napił, bo mam jeszcze drugą rozmowę. Może jedno pytanie, żeby ktoś ma albo test publiczności, konsul, albo konsul mądrości. Pan konsul generalny. Chyba, że były inne ręce, ale... Panie Andrzeju, jeszcze sekundkę. Pozwolę sobie dodać to pytanie, czy pana ojciec próbował pana zarazić pasją do lotnictwa na przykład, bo to często przechodzi z ojca na syna. On miał piękną kartę, prawda? Nie tylko inżynier, ale też piloty, rozumiem, w czasie II wojny światowej, najpierw pewnie w kampanii wrześniowej, albo dopiero w Wielkiej Brytanii. Natomiast czy jakoś pana nie ciągnęło, żeby latać? Bo nie widziałem go 5 lat, bo on był na Janeczu, był w Warszawie. Ale był bardzo zgodny i nie wiem dokładnie, co powiedzieć o nim dalej. Nie trzeba wiele dodawać, bo to wszystko już zostało powiedziane i to jest też piękna karta pańskiej historii rodziny. Zresztą imponujące osiągnięcie. Dziękuję. Ja bym chciał powiedzieć, że...